Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych wani. Mam na imię Agata. Kochani, przychodzę dzisiaj do Was z filmem o perfumach, które chyba trochę nie pasują na ten czas, ale zostały wywołane w trakcie takiej mojej prywatnej rozmowy z jedną z pań, która ogląda moje filmy. Bardzo ją pozdrawiam. W tym momencie prosiła mnie, żebym wskazała jej perfumy, takie, które by do niej pasowały. Długo, długo myślałam, nawet zrobiłam listę, ona się gdzieś nie zapisała, skasowała się, a potem sobie pomyślałam, że może lepiej. Pani jest młodą osobą, ma już takie dziecko, całkiem, można powiedzieć, odchowane. Wydaje mi się, że tak wnioskowałam z tego pisma, że chcę taki jakiś nowy etap zaznaczyć. Wiecie, jak to już jest dziecko takie maleńkie, to ta mama w płaskich butach biega i się z nim zajmuje, ale jak już tak podrośnie, pójdzie do przedszkola, to mamy chyba wtedy coś tam próbują może przypomnieć sobie, że są kobietami. Powiedziała, że za słodkie to już zdecydowanie nie dla niej. Natomiast o tym macierzyństwie to ja to sobie tak sama wywnioskowałam z tego, bo tak podglądamy się wzajemnie na Facebooku, więc takie miałam wrażenie, że może to jest ten etap. Może się mylę, takiego doszłam wniosku, pewnie błędnego, ale co nie jest błędne, to to, że po prostu przypomniałam sobie, że są perfumy, których już właściwie dawno, dawno, właściwie tej marki nie omawiałam na kanale, a naprawdę zasługuje na to, żeby ją znać, a tak ciężko ona się, ma jakiś problem z przebiciem, z informacją, z taką, żeby dotrzeć do takiej powszechnej świadomości odbiorców, także chętnie Wam zaprezentuję dzisiaj markę, właściwie perfumy marki Hermes, a skoncentrujemy się na perfumach Twilly, bo właśnie tej pani, powiedzmy pani Ani, wskazałam cztery do wyboru. Kompozycje właśnie to są, jest wersja podstawowa i trzy flankery. Także tak, zaraz zaczniemy omawiać te perfumy, które uważam za ważne. Może jeszcze tylko się przedstawię. Po przy długim wstępie mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach. Perfumami zajmuję się długo, pół mojego życia mogę powiedzieć. Linki do książek znajdziecie w opisie filmu. A tutaj przychodzę z taką tematyką adekwatną do miejsca, w jakim się znajdujemy, niekoniecznie jakąś bardzo popularną, naukową, a taką powiedzmy bieżącą i lżejszą. Tak mi się wydaje, że YouTube to jest miejsce właśnie dobre na taką tematykę. Także kochani, dzisiaj perfumy Twilly. Szczęśliwie mam, tak, wersję, bo kupiłam sobie, to się już Wam chwaliłam w lecie, kupiłam sobie wersję imbirową. Nawet nie uwierzycie, jaka cena. Nie wiem, czy to chyba nie była jeszcze niższa. 215. No generalnie Hermes jest droższy. Pisownia Hermes, wymowa Hermes. Ale słuchajcie, też jakby nie katujcie się wzajemnie i nie katujmy się wzajemnie wymową. Słuchajcie, tak jak wymawiają Anglicy, pozwólcie na... Czy powiedzmy ludzie z anglosfery, jak oni potrafią Guerlaina wymawiać w jakiś sposób? I nikt chyba im nie wierci dziury w brzuchu, więc my też Polacy bądźmy, powiedzmy, nie jacyś tacy szczególnie wojowniczy, chociaż w przypadku, kiedy jakby wymowa oznacza zupełnie coś innego, to wtedy warto tylko korygować. A czy to będzie Hermes, Hermes, niektórzy mówią Hermé nawet, francuski jest trudny i tych zasad jest tam trochę. Także tak, kochani, wersja imbirowa, tu gdzieś upadł, jest. Bo już sobie przygotowałam specjalnie dla Was, tak, słuchajcie, przy okazji Wam powiem, to jest naprawdę całkiem sporo pracy przygotować się do takiego filmu, znaleźć te rzeczy, przygotować bloterki, przewąchać kilka razy w odstępie czasowym. Także kochani, tak, a tą wersję podstawową wąchałam dawno temu, mam tylko próbeczkę. Żałuję, że nie mam flakonika, ponieważ słuchajcie, tu są chyba motywy astrologiczne, na którymś z tych... Nie, to chyba tutaj. Tak, tu jest astrologia na imbirowych. Hermes to jest marka, której historia sięga lat 30. XIX wieku. No konkretnie przyjmuje się, że lata 30. XIX wieku, 1830 tam któryś, to jest data powstania firmy, która świadczyła usługi, czy właściwie produkowała rzeczy do jazdy konnej. To no to tam jest co produkować, jest to po prostu drogi i ważny i taki osprzęt, który no nie byle rzemieślnik zrobi, więc nie trudno też zgadnąć, jakiego rodzaju klientela zna, ceni i używa tychże produktów. Także te perfumy w pierwszej chwili mnie nie oczarowały.
co wcale nie musi źle o perfumach świadczyć. Tak przy okazji Wam powiem, próbeczki mają to do siebie, bo te zacne marki jeszcze tego nie robią, robią to marki sieciowe. Tu czasem jest bardzo dobry opis perfum. Ja na przykład jak szukałam informacji o tym, czym pachnie Pantera Cartiera, ta wersja podstawowa, to znalazłam to dopiero na próbce, bo chyba nie miałam materiałów prasowych. I tu jest tak powiedziane, że jest tu imbir z tuberozą wymieszany. Ja tu nie czuję ani imbiru, ani tuberozy. Mówię o tej wersji podstawowej, a pachnie naprawdę dobrze. I zaraz Wam troszeczkę poopowiadam, powiem Wam, co podaje, jaki skład podaje firma Hermes na swojej stronie, a co podaje Fragrantica, bo są pewne różnice. Testowałam 2 dni na sweterku, który czekałam, czy to wyparuje z niego, czy nie wyparuje, zanim pójdzie do prania. I powiem tak, trwałość rzeczywiście no, kilkudniowa, ale nie ma takiej projekcji, więc jeśli chcecie takich perfum, które za Wami ciągną, typu te słodziaki, takie właśnie perfumy dla takiej osoby, która lubi zwracać na siebie uwagę, to nie będą takie perfumy. To jest ta dyskretna elegancja właśnie, ta cicha elegancja. I to jest generalnie marka, która perfumy robi od lat 50. ubiegłego wieku. No i zawsze robiła, ponieważ tak, arystokratyczna klientela tejże marki, no, lubiła takie perfumy zachowawcze, konserwatywne, ale to jest linia adresowana, właśnie robiona z myślą o młodych. No tu powiedzmy jest taki flakonik, ta wersja podstawowa, no tu macie zdjęcie. Ona chyba jest przeźroczystego szkła, a za to, co jest w środku, co w żargonie perfumiarskim jest nazywane soczkiem, to ma z kolei różowy kolor. Natomiast tak wygląda, słuchajcie. I teraz uwaga, uwaga. Ta siemeczka to jest właśnie Twilly. To jest taki rodzaj apaszki, szarfy, taki właśnie dla młodych. Gdzieś do przewiązania, do dowiązania, mniej niż nie tyle właśnie do okrywania, zasłaniania jak apaszka czy szal, tylko właśnie bardziej pełniąca funkcję zdobną. I to Twilly właśnie było inspiracją do powstania tychże perfum i motyw graficzny, taka marka ma swój własny, nie musiała jakby tutaj szukać motywów u grafików, po prostu oni są bardzo znanym wytwórcą, jak widzicie, perfum, wyrobów do takich jeździeckich, ale też moim zdaniem najsłynniejsze są ich takie najbardziej rozpoznawalne apaszki, takie klasyczne, z takim prostym motywem, ponadczasowym. No bardzo często spotkacie panie, no powiedzmy, gdzieś tam w korytarzach takich międzynarodowych instytucji właśnie noszą jakieś takie granatowo-białe apaszki, nierzadko z jeździeckim motywem na tych apaszkach, one przywiązane do torebki, a potem gdzieś zawiązywane wokół szyi. To jest taki symbol po prostu, taki kod współczesny. Także apaszki, chociaż pewnie niektórzy powiedzą, że te klapki hermesowskie, których było wszędzie pełno, nad popularnej sieci drogeryjnej widziałam takie inspirowane tą literką H. H nie me, przypomnę we francuskim. Także tak, mamy wersję imbirową, mamy wersję podstawową, pokazywałam, no i właśnie to jeszcze jest, to jest wersja pieprzowa. Jeszcze jest owocowa, którą wąchałam w perfumerii i mnie nie oczarowała, ale przypominam, te też mnie nie oczarowały, jak testowałam, a potem stwierdziłam, że jednak bardzo dobre perfumy. Bo dobre perfumy, one potrzebują czasu, trzeba się do nich przekonać, to tak nic nie przychodzi samo od razu, łatwo i przyjemnie, jeśli to są naprawdę dobre perfumy. Teraz tak, o czym jest to opowieść perfumowa? Powiem Wam tak, o imbirze i o tuberozie, ale tak zmiksowanych, tak zblendowanych, że nie rozpoznacie, nie wyodrębnicie jednej z tych nut, bo tuberoza nie jest nutą zbyt szlachetną. Wersja podstawowa jest z roku 2017. Perfumy zrobiła taka perfumiarz, która się nazywa Christine, przeliteruje na gelne. Najprawdopodobniej wymowa będzie troszeczkę inna. I tak jak wspomniałam, mamy tutaj kandyzowany imbir, właśnie dlatego ten imbir tak nie wybrzmiewa sterylnie, tylko właśnie tu będzie taka też opowieść o czymś słodkim, ale ta słodycz jest naprawdę tak tylko muśnięta i nie wyczujecie, nie powiecie o tych perfumach, że są słodkie. Delikatna tuberoza i mleczne nuty sandałowca. Taką informację znajdziemy na stronie producenta. Jeszcze jest informacja o kreatorce flakonika, Florence Manlik. Chyba taka wymowa. No widzicie, kapelusik. To jest, powiem tak, bardzo zgrabny flakonik, 30, można nosić przy sobie w torebeczce. Bardzo, bardzo przyjemny.
i ogólnie określany jest jako ciepło zmysłowy, ta wersja podstawowa. Także myślę, że na tę porę roku to chyba byłaby właśnie najlepsza, właśnie ta. Krótko mówiąc, imbir, tuberoza, sandałowiec. No i ta wersja pieprzna powstała 2 lata później, ta sama perfumiarz je zrobiła. Jak się te perfumy wącha, ja już wącham już wiele sezonów, to widać ten wspólny mianownik. Tam w jednej z tych edycji nie ma imbiru, to nie wiem. Ale być może nie jest na tyle duży udział tego imbiru, żeby go wskazywać. I tutaj jest, ma być opowieść taka bardziej pikantna. Różowy pieprz, róża i paczula. I wydaje się, że skład jest zupełnie inny, a moim zdaniem... No jest, jest coś wspólnego, ale rzeczywiście chyba, jeśli byśmy postawili obok tej imbirowej, podstawowej wersji, to ten najbardziej odbiega i być może ten Fruity, czy Tutti Frutti, który teraz wszedł, chyba tak, w tamtym roku. Tutti Twili, aha, Tutti to wersja, ale to do nich dojdziemy. Producent na swoich stronach pisze też, że to są perfumy ciepłe i zmysłowe, podobnie jak tamte. To jest tak, tak jak pojęcie świeżości się zmienia, tak pojęcie zmysłowości na przestrzeni już generacji, także być może jest to taki rodzaj ciepła, który są w stanie zaakceptować młode osoby preferują perfumy świeże. I ta ostatnia wersja, to już ona będzie... Mam tutaj opis z innej strony, właśnie nazywa się Tutti Twili. Tutti Frutti to jest takie określenie na coś owocowego i ona jest właśnie kwiatowo-owocowa z 2020 roku i tu ma być litchi, tu ma być kwiat imbiru i piżmo. Ja tak nie byłam przekonana do tego piżma, ponieważ ono mi źle wybrzmiewa, szczególnie z owocami, ale może potrzebuje czasu, no tak jak mówię, jednorazowy test w perfumerii, to jest zdecydowanie za mało, żeby się coś publicznie wypowiedzieć i potem z tego nie wycofywać. I teraz jeśli chodzi, porównamy to z nutami, które podaje Fragrantica, bardzo dobre i użyteczne narzędzie, no to tutaj jest wskazane, że jest imbir i gorzka pomarańcza i bergamota w nucie głowy, w nucie serca tuberoza, kwiat pomarańczy, jaśmin, nuta bazy sandałowiec, wanilia. Jak wspomniałam, producent podaje tylko 3 nuty. I teraz tak, wersja imbirowa, no jest bardzo zbliżona do tego, co mówi producent. Jest tu wskazany jeszcze, gdzie ta imbirowa, jest tu jeszcze wskazana piwonia. No moim zdaniem na lato, na takie właśnie późne lato, wtedy te perfumy kupiłam, naprawdę pachniały wybornie. Także ciekawe właśnie, że się nie sprzedawały. To jest, to po prostu dla mnie to zawsze będzie zagadką. Imbir i oraz imbir kandyzowany i cedr. Cedr, piwonia i te imbiry 2. Kandyzowany i zwykły. No myślę, że to nie jest takie proste. Perfumy tak mają po kilkadziesiąt różnych składników, także to jest tylko taka opowieść. No ale to jest taki trend teraz, żeby wskazywać tylko 3 nuty. Może i dobrze, bo wtedy łatwiej jakby wyodrębnić charakter zapachu. No i teraz tak, woda to było... Aha, woda z pieprzem, pieprzna. Róża, no jest podobny skład pokazany jak na stronie producenta. I teraz tą Tutti Twili, jeszcze raz Wam przypomnę, właśnie litchi, kwiat imbirowy i piżmo. Moim zdaniem bardzo udane kreacje. Nie są to kreacje, które wpadają w nos od pierwszego powąchania, ale też mają tę fenomenalną zaletę, że nie będzie nimi pachniała co druga osoba. Mają klasę, rozwijają się, najprawdopodobniej mają bardzo przyzwoity skład. Niestety perfumiarze rzadko o tym, co najważniejsze, mówią, właśnie z jakich materiałów produkt jest zrobiony. Czasem jak jest róża, to wiadomo, że jest to molekuła różana, ale jak już jest napisany absolut z róży, no to tu już widać, że podkreśla, w ten sposób jest podkreślane, że to są składniki naturalne. Nie wiem, czy znaliście, czy używaliście te perfumy, czy może znacie tą najnowszą wersję. Jak się Wam prezentuje na przykład na tle tych pozostałych, to możecie się podzielić opinią wszystkiego pachnącego. Pa, pa!